dzisiaj wydarzyło się bardzo, bardzo dużo, ponieważ podpisaliśmy jeden z największych kontraktów w Europie na dostawę autobusów elektrycznych 18-metrowych. Jest to bez wątpienia też największy kontrakt w Polsce. Procedury przetargowe się przeciągnęły na tyle, że praktycznie będzie cała dostawa dostarczona w 2020 roku. Jeśli chodzi, co nam daje taki kontrakt, przede wszystkim trakt królewski po wprowadzeniu 130 autobusów elektrycznych będzie wyzwolony od autobusów spalinowych. I mamy już pozawierane umowy na dostawę ładowarek, mamy też pozawierane umowy na dostawę, powiedzmy, energii elektrycznej i przyłączy. W przyszłym roku zrealizujemy kontrakt na dostawę ładowarek na 100%, przyłącza też będą zrealizowane, także te autobusy będą mogły ładować się na mieście i chcemy, żeby te autobusy wykonywały tyle samo kilometrów z rozkładu, co autobusy z napędem diesla. Jeśli chodzi o zajezdnię, to już od lat przygotowujemy to wszystko, także miejsca serwisowania są przygotowane do tego i kolejne przygotowujemy do obsługi autobusów i elektrycznych, i gazowych. Autobusów gazowych w tym roku już wprowadziliśmy do eksploatacji 80, do końca roku wprowadzimy jeszcze 20 i kolejnych 10 autobusów w pierwszym kwartale 2020 roku. Natomiast pod koniec tego roku chcemy ogłosić kolejny przetarg na zakup autobusów gazowych w ilości 160 sztuk. I LNG i CNG, ze względu na to, że mamy na dzień dzisiejszy przygotowaną infrastrukturę, że tą infrastrukturę po lekkiej modernizacji będziemy mogli po prostu napełniać te autobusy gazem, tym co mamy, bez dodatkowych dużych inwestycji.